Siemanko, Antarktyda, dzień drugi, a to znaczy wyprawa na Antarktydę. 7 rano, trzeba było zrobić pobudkę. Idziemy zanim nasze... Ja wstałam o 5. No dobra, ale proszę jest po 19. No i idziemy zanieść nasze bagaże, ponieważ zaraz ktoś po nie przychodzi i jadą je zawieźć na statek. Będą już czekały w naszych kabinach. My mamy dopiero boarding o 15. Teraz spokojnie idziemy na śniadanko. Jakieś małe zwiedzanie. Tak, jakieś małe zwiedzanie. 14.30 mamy tutaj wrócić, albo 15 byliśmy pod statkiem, obojętne jak wolimy. I zaczynamy przygodę. I dzisiaj wypływamy. Z racji, że ta seria startuje dzisiaj, prośba do Was, pamiętajcie, że bardzo nam zależy, żeby pod każdym filmem z Antarktydy było 10 tysięcy serduszek, 5 tysięcy komentarzy, żebyśmy ruszyli algorytm, żeby te filmy wybiły się do góry. Dziękujemy bardzo. A, no i zostawiajcie subskrypcję, bo to bardzo ważne. W taksówce całkowicie przypadkiem spotkaliśmy dziewczynę. Wiem, jakie to brzmi, że w taksówce spotkaliśmy dziewczynę. Po prostu szukała też taksówki i ją wzięliśmy do nas. I ona akurat wróciła z Antarktydy i powiedziała tylko jedno, znaczy dużo opowiadała, ale jedno zdanie było świetne, że tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. No, ja takiego pytam, że coś tam opowiedz, ona mówi, mogę mówić, opowiadać, pokazywać zdjęcia, to i tak nie odda tego, co było naprawdę, co się działo. Mówi, że śniegu pełno, lodu pełno, 2 dni mieli śnieżycy, fale mówi, że na ciśnienie Drake'a się rozbijały o statek. Mówi, że było wspaniale. No i mówi, tak, że... to powiedziałeś same takie złe rzeczy. Wspaniale. Było to, na co liczę. Nie no, żartuję. Śnieżycy bym nie chciał tam, szczerze mówiąc. Bo musicie wiedzieć o jednym takim czymś. Podpisujecie takie dokumenty, że na przykład możecie popłynąć na Antarktydę, ale jeśli warunki pogodowe będą niekorzystne, kapitan może zabronić zejść ze statku. Tak. I możesz, i wtedy jesteście w czarnej dupie po prostu. Albo zabronić zejść ze statku, albo może się przesunąć o 1-2 dni rejs w jedną, albo w drugą stronę, albo szybciej wrócić, albo później wrócić, jak się, bo zdarzały się takie sytuacje, że statek się zaklinował w krze lodowej na przykład. Tak, później to jeszcze było biedy, gorzej jak szybciej. No. To było najgorsze, co może być. Nie, najgorsze to było, jakby nie można było zejść na ląd. No. Bo ja mogłabym być krócej, ale przynajmniej, wiesz... Że stopa stanęła na Antarktydzie. No, ale w ogóle opowiadała świetne rzeczy. No, mówi, że będziemy zachwyceni. My ogólnie wiemy o tym, że my będziemy zachwyceni. My już jesteśmy. Już jesteśmy zachwyceni, mimo tego, że jeszcze na statek nie wsiedliśmy. Ale już za niedługo jeszcze parę godzin wsiadamy. Przyszliśmy polatać jeszcze. Planowałem polatać. Żeby pokazać statek naokoło, bo później już pewnie nie będzie okazji. Ale niestety jest strefa autoryzacji i nie można wystartować drona. Jeszcze 3 godziny i wsiadamy. No i dobra, szybki przerywnik w tym filmie. Mamy dla Was fajną akcję. I to nie jest akcja, żeby dostać piątaka, tylko akcja, żeby wygrać pocztówkę z Antarktydy. W każdym odcinku 2 osoby mają szansę wygrać właśnie taką pocztówkę. Sam chciałbym kiedyś wygrać taką pocztówkę, bo to jest coś unikatowego. Nie każdy ma szansę być na Antarktydzie. Jesteśmy pierwszymi z takich podróżników, którym się to udało. Także taka pocztówka może trafić do Ciebie. Zależy nam, żeby było dużo aktywności w komentarzach, w lajkach. Chcemy 10 tysięcy łapek, 5 tysięcy komentarzy. Jeśli się to uda, będzie znakomicie. Będziemy losować po 2 osoby pod każdym filmem. Dodatkowo, z racji tego, że jest Black Friday, mam dla Was rabatywojownika.com. Tam macie wszystkie rabaty z firmami, z którymi współpracują. Są świetne promocje, także koniecznie tam wbijcie, a my lecimy dalej. No i to jest statek, którym będziemy płynąć. Intrepid. Widzę, że pali się, także rozgrzewają silniki. 3 godziny wsiadamy. My jesteśmy z Alą takie asy. Siedzimy, mówię, kurde, gdzie ten bus? Siedzimy jakby nigdy nic. Bus dawno stoi przed wejściem, nikogo nie ma. Naokoło nas nie ma, my nawet nie zauważyliśmy, że ludzi już nie ma. Dlaczego jeszcze nie idziemy? Typowe. Jakie to jest normalne dla nas takie. Dobrze, że nie odjechali bez nas jeszcze. No. Autobus. Chyba jest już komplet. Zaraz podpłyniemy pod statek, to wam opowiem o statku. Podjedziemy. Później pokażemy statek i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy podjarani. Ja z ekscytacji nie wiem, co powiedzieć.
dojechaliśmy do portu, ale jak na razie jeszcze musimy tutaj stać, żeby wszyscy się zebrali. Na nasz statek wchodzi 200 osób. Nie wiem, czy całe 200 osób będzie. To jest nasz statek. Intrepid. I za 20 minut do autobusów jedziemy do portu. I mamy boarding. Wszyscy ci ludzie płyną na Antarktydę. Wszyscy wracają do autobusów i ruszamy. Wjeżdżamy do portu. Podekscytowana. Jesteśmy już pod statkiem. Chodzi grupa, która przyjechała przed nami. Było 5 autobusów w sumie, po 40 osób, czyli 200 osób, tak jak powiedzieliśmy. Teraz podjeżdżamy my. No i jesteśmy. Ten statek to będzie teraz nasz dom przez kolejne 10 dni. Ostatni raz na rejsie byłem kiedyś, jeszcze nie robiłem YouTube'a wtedy, nie nagrywałem filmów. Byłem na rejsie po Karaibach, w sumie to był Meksyk, Kajmany, Jamajka i coś jeszcze. A i Kuba. I to było 7-8 lat temu. Teraz musimy czekać, każdy w grupach wpuszczają po prostu z dowodami i każdemu dają karty do pokoju, znaczy do kajut w sumie. No, wczoraj ten statek wrócił z ekspedycją, dzisiaj startuje znowu. Pani opiekunka nas przywitała, ona mówi, że już na takiej ekspedycji od kiedy? Od 2015. Pierwszy raz w 2015. No i ogólnie widać to większość po prostu starszych ludzi, młodych jest bardzo mało, ale są też oczywiście. I tak sobie pomyśleliśmy, wiecie, nas to kosztowało 5000 dolarów, bo ja znalazłem naprawdę last minute fajną ofertę. Normalnie cena za taki rejs, za 10-dniowy jest od 8, 12 i 15 tysięcy, jakoś tak. Tak wam mówiłem, w każdym odcinku dowiecie się fajne jakieś ciekawostki, żeście wiedzieli. Ale to powinno być w ostatnim. Nie, no cena to jest istotna sprawa. No właśnie. No. Także sobie pomyśleliśmy tak, dla nas 5000 dolarów to oczywiście jest bardzo dużo, a 8 czy 12 czy 15 to już w ogóle jest bardzo dużo. Ale dla kogoś z Ameryki albo z Australii 5000 dolarów to jest tak samo, jakbyście mieli dać 5000 zł. Tak za wakacje w Egipcie. Także ludzie mają niektórzy łatwiej. W autobusie pani pytała właśnie, kto z jakiego jest kraju. Była Jamajka, Hongkong. Głównie Australia, Nowa Zelandia, Australia, Kanada. I Kanada. Tak. No, głównie tam te kierunki. Ale to jest oczywiste, no bo dla nich to jest po prostu najbardziej dostępne, powiedzmy, finansowo. Zdecydowanie. Najłatwiejsze. Zdecydowanie. I dlatego ich jest najwięcej. No jakbyśmy, czyli dobra, jeszcze odległość może, no nie? Chociaż Australia do Argentyny to trochę daleko. Ale no nie ma co się dziwić, że więcej jest ludzi z Nowej Zelandii czy tam ze Stanów, niż na przykład z takiej Polski, tak? No, zastanawiałem się właśnie, czy ktokolwiek będzie, ktokolwiek oprócz nas. Na razie nie słyszeliśmy. A jeśli nie, no to... Wielki moment, Boże! Mam ochotę płakać, dla mnie to jest spełnienie mojego marzenia. Wiecie, co było najlepsze? Pani pyta, kto od wielu lat marzy o tym, żeby przyjechać na Antarktydę? Wszyscy podnieśli rękę, tylko nie ja. No bo ty nie wiedziałeś, że można, ale o tym jeszcze wam opowiemy, jak Piotrek się dowiedział. Ala, wsiadamy na statek! Cheers! Thank you! Lubko, za nasz rejs! Dostaliśmy welcome drink.
Panie, za nasz rejs. Na razie jeszcze nie wiem, na co mam patrzeć, co mam robić, co do kogo mówić. Nie chcę stracić ani sekundy z tego. Daliśmy już nasze paszporty, pani nakleja tam naklejki jakieś i oni je w sumie zatrzymują i wymieniają nam na karty, to możecie zobaczyć. To jest pan, który idzie nam pokazać, gdzie mamy kabinkę. Na którą mamy? Na czwartym piętrze? Nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay. Okay. Thank you so much. Wow. Super nawet jest ta kabina. Thank you so much. Thank you. Taką mamy kajutkę. To jest Ala. Tutaj możemy sobie jeszcze zaprosić gości. Mamy jeszcze dwa łóżka. Ja to już jestem głodna, ja już chcę jedzenie. Tutaj okienko. Co to? To pranie? O, pranie. Słuchajcie, jaka cena prania. Bluzka z długim rękawem $7. Spodnie $8 za sztukę. Za sztukę. No, tańsze są shorty, bo 4,50, spódnica 5,50, sukienka 8,50, najdroższa jest sukienka w sumie. A nie, sorry, najdroższy jest, jak to powiedzieć, ten garnitur. 10 dolców. Garnitur 10 dolców za sztukę. Ale to jest klimacik. O, patrzcie, mamy telewizorek nawet. No. Fajne lustro, kontakty trzeba od razu telefony podłączyć. Jeszcze zobaczymy tutaj łazienkę. Tu kolejne lustro, Piotrek, forma cały czas jest, pamiętajcie. Mamy siłownię na statku, zaraz wam pokażemy. No. Jest możliwość wzięcia sobie internetu. 30 minut $20, 60 minut $50, a nie, to było 90 minut? 90 minut $50. Nie, chyba 60. I 200 minut $100. Tylko tam już ktoś mi pisał wcześniej na YouTube właśnie, że jest możliwość, żeby mieć internet, ale że ten internet jest bardzo słaby, bardzo słabo, bo to jest satelitarny, bardzo słabo odbiera. No zresztą my byliśmy... już się nastawiliśmy, że nie będziemy mieć. No, nastawiliśmy, że go nie będziemy mieli. Ewentualnie jak naprawdę, naprawdę, naprawdę będzie trzeba, ok, jakiś najtańszy pakiet można wziąć, ale jesteśmy nastawieni, że po prostu na 10 dni będziemy odcięci. Każdy dostał kurtkę, jeszcze dostaniemy jedną grubą. Ale to jest taka firmówka z tej firmy, której właśnie płyniemy. Tu będzie jedno, szlafroczek. Powiem wam, że naprawdę jesteśmy zaskoczeni tym, jaki jest pokój. Jakie są warunki. Jakie fajne, są warunki. Naprawdę. Fajnie tak się zaskoczyć, powiem wam, że jak się nastawiasz na coś takiego... No my się nastawiliśmy na naprawdę takie warunki bardzo podstawowe. Ja nie spodziewałam się, że tu będzie można stanąć, myślałam, że będzie mało miejsca, a mamy elegancko biureczko, lustra, prysznic, suszarkę, no wszystko. Hotel i telewizor. Ciekawe, jakie kanały, z jakiego kraju będą leciały. Zobaczymy. Idziemy zwiedzać statek, pokażemy wam statek i sami. Jak będzie już po angielsku, to już jest sukces, a na pewno będzie po angielsku, bo właśnie większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, mówią po angielsku. Once you settle into your cabin, please make sure you have all of your luggage and that you don't have any luggage that does not belong to you. If either of these things are the case, please come to see us back at reception and just let us know. So in the meantime, settle in, start exploring the ship, and in around 20-30 minutes we'll be having our first briefing of the evening, so stand by for announcements for that. Thank you. Idziemy zwiedzać, a za 20-30 minut dadzą znać, co z jedzonkiem, a jesteśmy głodni już. No. Ruszamy zobaczyć, co gdzie się dzieje. Tutaj każdy dostanie gumowce, jak będziemy schodzić.
Tak, bo takie? Nie wiem, czy wspominałeś o tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie przenieść żadnych, nie wiem, bakterii, no niczego na ten siódmy. No mów, mów. A, bo tak pokazujesz. Bo gestykuluję jak zwykle. Żeby skończyć. Nie, no. Więc bardzo to jest istotne, dlatego mamy specjalne buty, które musimy w ogóle przejść specjalne procedury, żeby... No tak. No bo tak sobie macham rękami. No dobra, że procedury specjalne pryskają nas jakimiś tam, wiecie, środkami, że tak naprawdę te ubrania no są już później niezdatne. No, ale o tym będziemy opowiadać dokładnie, jak już będziemy schodzić na ląd. Żebyście widzieli wszystko po kolei, co i jak. Tutaj są kompletnie, ale to chyba, nie wiem, czy to załogi? Nie wiem. Tutaj chyba przygotowane jeszcze. No każdy będzie miał swoją szafeczkę. Będziecie wszystko widzieli. Ale po kolei, to w każdym odcinku coś zobaczycie. Ale foczka. Pingwiny. I macie Antarktyda, czyli siódmy kontynent. Jest tutaj też program, gdzie sobie można kajaki wziąć, ale te kajaki były tak okropnie drogie z tego co patrzyłem. Chyba $1200 to było. Chyba, że się mylę, ale tyle chyba kosztowało. Tutaj jest kawiarnia. Miejsce, gdzie sobie można posiedzieć. Zaraz na kawkę na pewno przyjdziemy. Chcesz ciasteczko, bo ja wiem, że... No. No ciasteczko wziąłeś i kawkę. Czy idziemy najpierw zobaczyć na siłownię? Ale ciasteczko weźmiemy, okej. Okay. Można się poczęstować. Tutaj mam spa. I największy punkt naszego rejsu. Przez co muszę ćwiczyć dwa razy dziennie. Bo na ląd tak naprawdę będziemy schodzić tylko na chwilę. O, co to jest? To jest ta siłownia? No, podejrzewam, że tak. Dobra, hantelek jakiś jest. Rowerki są, mata jest. O, tu się będzie chyba... Po prostu ciężar ustawiał. Ej, to będzie spoko nawet, bo nawet jest ciężkie. Spoko, będzie się dobrze ćwiczyło. O, ty się możesz ale zważyć na przykład na początku. Ale zważ się, zobaczymy. Zobaczymy ile po 6 tygodniach przytyłaś. Nie, bo nic nie przytyłaś, jesteś super szczupła. Ej, bo zważyłam się i uwaga, schudłam kilogram, więc... Na plus, podróże ci idą na plus. Więc właśnie na minus. Na minus? Fajnie by było zgrubnąć. No. Nie, że fajnie, tylko minus 1 kilo mam. Tak. Dobra, po obiedzie, czy to będzie kolacja, czy to będzie obiad? Przychodzimy robić nasz pierwszy trening. Ja w planie mam robić dwa razy dziennie. Jeden trening to będzie cardio, drugi trening to będzie ciężarkiem. Cardio i rozciąganie z Alicją, tak? Co to jest? Jakaś salka do jogi? No. Może jakaś joga wspólna będzie? Możliwe. To ogólnie jest chyba takie miejsce. A, to może muzyka jakaś leci? Jesteśmy teraz na 9 piętrze. Jesteśmy na samej górze, nie? No, na samej górze już, no. No, wiecie co mi się wydaje, że tu jest, że tu po prostu chyba są jakieś takie wieczorki, muzyczka. Wiecie, my tu będziemy przez 10 dni non-stop. Cały czas. Oni muszą nam wymyślać jakieś zajęcia też, żeby było co robić, bo tu nie ma internetu, tak? Więc no. Muszą nam... Dobra, chodźmy na zewnątrz, zobacz, jak się wychodzi. No właśnie nie wiem. Tam nie tu, nie tu. Piękna Ushuaia. Powiem wam, że to miasto jest naprawdę tak ładne. Te góry dookoła. Ja nie wiem, czemu ludziom mówi, że tu nie ma nic w Ushuaii do roboty. Bo były takie osoby. Ushuaia no, jest genialna, jest świetna. No, jest pięknie tu. Ten śnieg dookoła na tych górach po prostu. Tutaj z tyłu te czarne łodzie. Są zodiaki, na których będziemy schodzić na ląd. Znaczy schodzić, na nich będziemy podpływać do lądu. Wiadomo, że taki statek nie podpłynie. Przed chwilą mówili, że za chwilę mamy właśnie obiad, a później... Później co? Później idziemy na siłownię i idziemy poćwiczyć. Może na saunę się zapiszemy, bo saunę też mamy. Jestem tak podekscytowana i poziom szczęścia we mnie jest taki, że ja pierwszy raz w moim życiu nie potrafię go w ogóle okazać, bo jest go tak dużo, że aż... Drugi raz, kochanie, drugi raz. Pierwszy raz było, jak się poznaliśmy.
tak, no. Na pewno. Ale już miałam do pieczka. Wiesz, że takie melanże jeden za drugim, że szok. Ale jakie to fajne było. Jak ty, co ty na to, że ja będę cały czas płakała ze wzruszenia? A Piotrek tak. Tutaj stoi już taki bardziej na wypasie. I powiem wam, że na tym, no tutaj rejs musi kosztować już grube pieniądze. Tam jest nawet lądowisko dla helikopterów. To jest miejsce, gdzie teraz będziemy mieli właśnie meeting i omówienie wszystkiego. O, ludzie już piwka kupują. Ej, ja bym poszedł po kawę. Tutaj jest basen. Kiedyś była woda, podobno. I tutaj jeszcze mniejszy. Szkoda, że trochę nie ma. No ale cóż, trudno. O, tutaj też na górze jest jacuzzi, które też miało być. Też chyba nie ma. Można i to będą wszystko jeszcze uzupełniać. Tu są grille, jakieś siedzenia. Może po prostu później to będzie, albo po tym, co się działo teraz, już tego nie ma. Bo to tak naprawdę jest dopiero drugi rejs po tym gównie, który trwał ostatnie 2 lata. Ale tak naprawdę, umówmy się, przy takiej temperaturze wejść później do basenu, słabo to widzę. Chociaż planuję w jednym odcinku, prawdopodobnie zobaczycie, jak morsuję na Antarktydzie. Bo ma być taka możliwość, tylko nie wiem, czy mi się to uda, ale się postaram. Tutaj jest pogoda, jaką zapowiadają się w nocy, na ciśnienie Drake'a, czyli bardzo zła. Zapowiada się ciekawa noc. Będzie sztorm. Pan powiedział, żeśmy nie trzymali nic na biurku i tak dalej, bo wszystko będzie spadało. Zasady umówione. Zaraz ruszamy. Wszyscy wyszli na zewnątrz, czekamy, aż będziemy odpływać, ale czekamy, czekamy, się nie możemy doczekać. No i odpływamy. Odpływamy. Chcę wam pokazać ten statek, który stał też koło nas. Ale ten to już jest taki totalnie na wypasie, totalnie. Ale tu cena jest na pewno inna za rejs. Rejsy też oczywiście były dłuższe, nie tak jak my mamy tylko. Mamy 10 dni, no tak naprawdę 11. Czekajcie. 11, tak, 11. Ale była też możliwość na przykład 20, albo nawet były po 40 dni. No ale to wydaje mi się, że to właśnie na takim bardziej wypasionym statku. Co nie? Jakie były? 20 czy 40 dni, rejsy, tak? Co nie, 40 nie, 21 chyba najdłużej. 40 było chyba też. Tak, no to nie. Albo może mi się coś wydaje, ale tak mi się wydaje. Że... Wydaje mi się, że mi się wydaje, że dobrze mówię. Uszuwa już została w tyle. O, ale tu ładnie. Mamy teraz spotkanie i omówienie zasad bezpieczeństwa. Tie the short straps under your chin together. Co to się odwalala? To nie są ćwiczenia. Właśnie, co jeszcze ci to są ćwiczenia? Tu.
please, two lines. Wino sobie można kupić oczywiście, nie jest w cenie. Tutaj sałatki. Sery, mięso, owoce. Z drugiej strony to samo. Tutaj jakieś deserki. No i tutaj mięsko. Makarony, ryż, ziemniaki, warzywa. Z drugiej strony to samo. Wygląda całkiem dobrze. Tak wygląda pierwsza kolacja. Tutaj jeszcze mięsko do tego. No i to oczywiście nie, to jest dopiero początek. Jeszcze będzie zupka, później coś słodkiego. Owoce. Pokaż swoje buty fajne. Do kurtki. Jakie na Antarktydę. Wszędzie da się okropu chodzić, wszędzie. Na Antarktydzie. Okej, okay. Mamy rozdanie kurtek. Jedne już mamy, ale tu jeszcze trzeba teraz cieplejsze. Eleganckie. Elegancko. Powiedzieli, że w basenie i w jacuzzi niby woda ma być. Zobaczymy. Idziemy zaraz na siłownię, poćwiczyć trochę. Ale widoki mamy cały czas piękne tutaj. Tak doczekać, jak zobaczymy to wszystko na żywo. Idziemy właśnie na siłkę. Nie. Komplecik od Extreme Hobby. Polecam. No, siłka jest jaka jest. Ale powiem wam, że pierwszy raz się spotkałem z takim sprzętem, że jest po prostu ciężar. Po prostu pompowane ciśnieniem, podciśnieniem, jak to powiedzieć. I tak trochę inaczej się ćwiczy, ale najważniejsze jest, że jest tutaj jak ćwiczyć. Dwa razy dziennie myślę, że dam radę robić, bo na, jak będziemy, jak już dopłyniemy na Antarktydę, teraz dwa dni to będziemy płynąć w ogóle cały czas, jeszcze dwa dni. Później jak dopłyniemy, to tak naprawdę w ciągu dnia się schodzi po dwie godziny. A tak to cały czas jesteśmy na statku. Także trening w tej podróży na Antarktydę zrobię na pewno dobry. Dwa razy dziennie, jak się uda. Jak to mówią, koty za płoty, trzeba była wie marynę zjeść pierwsze. Chociaż jeszcze w ogóle nie buja. Nie, ale mówili tutaj, że trzeba zapobiegać, a nie leczyć. Czyli musimy brać aviomarin jeszcze zanim czujemy, że jest nam niedobrze. No, ja to a niektórzy jeszcze te plasterki. No te plasterki są na pewno złoto, ale... Nie było w Polsce. Szukałam w wielu aptekach i nie mogłam znaleźć. No. Ja to dopiero przed spaniem zjem. Chyba, że zaraz zacznie naprawdę mocno bujać, bo koło 10-11 mieliśmy wpłynąć już w naciśnienie Drake'a. To już miało być to? Tak, o 10-11. No, ale 10 jeszcze nie ma. Jest 10 już. Znaczy, no wiem, ale jeszcze nie ma te, nie ma fal. A wcześniej pan zapowiadał, że naprawdę będzie mocno bujało w nocy. I mówię, żeby nic nie zostawiać przypadkiem na szafce, bo może spać w nocy. No, tak to delikatnie powiedział i pokazywał kolory i mówi, tak. No to zielony, niebieski, okej, okay, pomarańcz, żółte i czerwone najgorzej. Nie, powiedział. Była cała plansza żółto-czerwona, ale głównie czerwona, taka różowo-czerwona. I mówi, no ogólnie to oznaczenia są takie, że zielony, nie, niebieski to jest, że jest spoko, zielony, no tak trochę gorzej, żółty, no gorzej, czerwony, to taki nie chciał nas martwić, no ale to jest oczywiste, że jak było żółto-czerwony, żółto-czerwony to będzie... Także jesteśmy przygotowani dzisiaj na lekki sztorm w nocy.
A jak wstaniemy, to w kolejnym odcinku pokażemy wam, jak to wygląda. Jest 2:40, do zobaczenia, czy się coś dzieje na statku. Wiecie, ćwiczyłem dość późno, także spać mi się jeszcze nie chce w ogóle. Ale coś cisza jest. Chyba się nie dzieje nic. Mieliśmy już wpłynąć na ciśnienie Drake'a. Tak wam mówiliśmy, to są najbardziej takie zburzone wody na świecie, ale bo jeszcze tam nie wpłynęliśmy. Mieliśmy dużo opóźnienia, tak naprawdę. Wypłynęliśmy dużo później, niż mieliśmy z portu. Możecie zobaczyć te pakiety internetu. Można sobie kartę jeszcze kupić też. Saunę mamy, w której dzień na pewno pójdziemy. Tutaj mamy takie miejsce. O, trochę ludzi siedzi. Sobie piją. Jestem na zewnątrz, ale jest zimno. Jak ja się już nie mogę doczekać tego, żebyśmy widzieli ten lód wszędzie. Te góry lodowe, po prostu ten śnieg. Ja już tak się nie mogę doczekać. Jeszcze tym bardziej to, co nam ta dziewczyna dzisiaj opowiadała, co ją spotkaliśmy, co ja z nami taksówką. Jak wszystko dopowiedziała, jeszcze mieliśmy taką sytuację, że podczas obiadu dosiadł się do nas taki starszy pan. No i pytamy się go, czy podróżuje i tak dalej, może był w ponad 50 krajach. I zadałem mu pytanie, dlaczego Antarktyda? Dlaczego akurat tutaj? On mówi, bo tam jeszcze nie byłem. To jest jedyny kontynent, na którym nie postawiłem nogi. To jest mój 7 kontynent i chcę mieć zaliczony każdy kontynent na Ziemi. I ta odpowiedź była najlepsza. No i tutaj mamy Antarktydę. Teraz porozmawiałem z panem jednym, gdzie dokładnie będziemy płynąć. Mówi, że tak, tutaj ten rejon dokładnie i ten tutaj. Czyli wszystko mamy odwzorowane na tej mapie. W ogóle taka ciekawostka dla was. Pomyślcie sobie, że Antarktyda, no wiadomo, że to jest najbardziej zimny kontynent na świecie, najbardziej suchy i tak dalej, jest nazwany też pustynią arktyczną. Ale pomyślcie, że lód na Antarktydzie jest grubości od 1,9 do 2,1 czy 2,2 km. Taką ma grubość. To jest po prostu niesamowite. Lodu, kamienia, wszystkiego. To jest po prostu niesamowite. Dobra, podsumowując, te miejsca, gdzie będziemy tutaj, wytłumaczył mi teraz pan z załogi, jak będziemy płynąć. Prawdopodobnie zrobimy tak, że wpłyniemy tutaj, będziemy płynąć tu i później wracać. Lub jeśli warunki będą takie, że musimy to zrobić inaczej, wpłyniemy tutaj, popłyniemy tu i tędy wrócimy. Także czy popłyniemy w jedną, czy w drugą, wszystko tutaj będzie zobaczone. To będzie tak niesamowite, no nie mogę się już doczekać. Prawda, jakby to opowiadał, brzmiało to dobrze. 7 kontynent. I to powiem się, że dzięki Lali tu jesteśmy. Niesamowita dziewczyna. Dobrze, spokojnie, sobie o tym zwiedzę, wiadomo. Nie chcę mi się spać jeszcze. W tym miejscu na pewno nieraz będziemy siedzieć, będziemy sobie pisać e-booka tutaj. Dodatkowo wszystkie te książki tutaj są związane z Antarktydą. Jutro wam trochę więcej opowiemy o Amundsenie, który zdobył biegun. Podcast historyczny wam bardzo, bardzo polecam. Właśnie o pierwszym człowieku, który zdobył biegun południowy, Amundsen. Ten oto człowiek pierwszy. Ale to usłyszycie więcej. Tak w ogóle to był wyścig. Ale to też usłyszycie więcej jutro. Dobra, myślę, że możemy kończyć drugi odcinek. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie, zbieramy 10 tysięcy lajków, 5 tysięcy komentarzy. Jak możecie dla nas to zrobić, to róbcie to. Promujemy te filmy. Antarktyda to jest nieodkryty jeszcze kontent przez tych
blogerów podróżniczych. Wiem, że ktoś był wcześniej, wiem oczywiście, ale wiecie, o co chodzi. Z tych takich najbardziej znanych jesteśmy pierwsi i to mi się bardzo podoba. Także wspierajcie nas, zostawcie subskrypcję. To już jest drugi odcinek z Antarktydy, jeśli nie widzicie pierwszego, serdecznie zapraszam. No i będziemy dla was zrobić codzienne daily vlogi, żebyście widzieli, jak wygląda podróż na siódmy kontynent. Mega się cieszę. Jutro wstajemy samego rana, idziemy na jogę. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there, pretending to cry. You on repeat, you can't see shit, cause you have closed your eyes.